Ale słuchaj, trzy razy stosowane i teraz jak ma kurwa mi się dupa pali, bo teraz chłopy kurwa poszli po firmy, proszę ciebie, windykatus inne kurwa, chłopy się proszę ciebie stwanili, do sądów podają, kurwa, szkody są zajebiste. To bieliu przylecieli, ty weź, bo wiesz, no tu firma tego, tu już sprawa bankowa w sądzie, no i kto potem z tego sądu kurwa, no co to pójdzie? Jadeczko pójdzie, biureczko. Nawet z chłopem nie potrafię tam. Ja teraz pojechałem na ten pokój, do którego chłopa nie zajadę, to są zdziwieni. Nastawieni są wrogo, od razu przyjeżdża do ciebie z babą na pole, z bardzo kurwa, bo wie, że będzie od razu awanturę. Mówię, ludzie, kurwa, a co? Patrzą, mówię, o co wam chodzi? Czy ja przyjechałem tu bić, strzelać, czy co? Ja przyjechałem, szkody już oszacować, pieniądze zapłacić. Czego wy takim razem tego? No my tak oni tak doprowadzili do tego, żeby do ciebie przyjeżdżą, to od razu głowa zmarła, bo widzimy głupoty i gada na polu co innego, ten szacujący gada głupoty w ogóle co innego, chłopa obraża, bo to jest obrażanie, proszę ciebie. Albo na zasadzie, aby dalej tamtego, proszę ciebie, no i wiesz, i zrobili taką atmosferę, chyba tak doprowadzili i teraz ja mam to wszystko prostować. No ale wiesz, mało tego, proszę ciebie, że ja robię sam popor, chyba robię, proszę ciebie, 74, bo walczaka dalej, który nic nie potrafi, jeżdży z nim, to jest chyba do tego. Do Bagińskiego, proszę ciebie, żeby tak szacować, dzwoni za plewik do mnie, a akurat byłem na kursie, wiesz? Byłem na kursie, fakt, że na drugi dzień wracałem, jak to szacowanie miało być, nie? A nie, bo jestem na kursie, ten dągu zostaje, nie wracam, mówię, przykro mi bardzo tego. Ty, to nie zrobili, bo nikt nie przyjechał, na ściągarze, że dziesięciu miało być do szacowania, a przyjechał tylko ten, jadeczko sam, nikt nogi nie postawił tam, proszę ciebie, tak! Wszystkich szacujących, którzy jeszcze fachowców, wiesz? Mówi, dlaczego mi to że jak zobaczyli ludzie, że ja nie jadę, nikt nie pojechał, proszę ciebie. Nie wiem, wyczuł. Ja wróciłem, proszę ciebie, z kursu, za dwa dni grzesień do mnie dzwoni. Tadeusz, ty byś tak nie pomógł. Cześć, no pomogę, no no nie pomogę, no już pomogę, no jestem co, to coś teraz zadam, pomogę. Ale mówię, ja biorę Ignaca, mówię, jadę ja, przyjeżdżasz ty i szacujący. Mówię, nikt więcej. Ty przyjeżdżasz szacujący na tym terenie Ignac, fachowiec od rzepaku, mówię, i ja. I koniec. Pojechaliśmy, proszę ciebie. Wyciągnąłem worek foliowy, nożyczki, proszę ciebie, miarkę, metr. Proszę bardzo, najlepszy rzepak niezliczony. Cyk, metr, cyk, puścimy do worka, wymuciliśmy, uwaga, zanoczna, pyk. 400 gram, to jest prawie 10 tysięcy, to jest 4 tony bankowo. Idziemy na uszkodzony, taki pas uszkodzony, bo tam już odmierzyli, 200 ton lasu, wyszło 16 hektarów uszkodzonego. Najlepszym miejscu, proszę ciebie, pyk metr. Najlepszym miejscu uszkodzony, pyk metr. Różnica między tym, a tym, proszę ciebie, wyszła tona, prawie 16 hektarów, 16 ton. Mówię, wszystko panowie, a tylko byśmy weszli, mówię, panowie, zaczęło to. 20 tysięcy, żeby chciał się tego Bagiński zgodzić, już nie są nasze, 20. A co? Ty myśmy się nagadali, on chce 30. Ja mówię, 30 to tu nie wychodzi, mówię, ale 20 to mówię, ja bez mojego zmierzenia wrażenia, mówię, ja ci niestety mówię, i ja i Ignat, mówię, to my się nawet, mówię, akurat znamy, mówię, i nie. No to idź ty gadaj do Bagińskiego. Dobra, mówię, idziemy razem, będę gadał, proszę ciebie, poszedłem, no. Wiesz, oszukałem go oczywiście, wiesz, odsypałem trochę z tych próbek, mówię, Mietek, patrz. Chyba stąd, masz, ważymy, pyk. Zobacz, mówię, różnica 650 kg, już nie tony, nie, tylko 650 kg, między tym zjedzonym, a tym, nie. Na hektarze, mówię, ale te 16 hektarów twoje, to się zgodziły, to mówię, wychodzi 16 tysięcy, nie, razy cena 16 tysięcy, ha, myślę, że ten 16, 40 mówię, kurwa, 40 mówię, nie, nie wgodzę się na k***a, mówię, co mówię, to ty, wysłuchaj, no to już tak mówię, po. No chcesz 30, no to mówię, że dobra, to już dam ci 20, tą dychę mówię sobie, że ten, nam daruj 20, tak? No dobra, to mi dam na ciebie, mówi, żeś to, że tak ładnie gadasz, mówi, mają mówi, podpisuję 20, 10 wam daruję, mówię, mi tak, ale jeszcze masz pszenicę zgłoszoną tamto, jeszcze byś pszenicę tak odpuścił, od razu byś nie po to podpisał, że nie będziemy szacowani, jeszcze się na pszenicę zgodził, proszę ciebie. Ale to 20, bo ciebie, pojechałem na barany na ten, 20 Bagińskiego, no tam na 60 czy na 70 hektarach, gdzie faktycznie tam jest w pierwszy, nie? Ale pojechałem na Moglarę, proszę ciebie, Zaleski, tam jeszcze ktoś, proszę ciebie, szacujący wielkie na Krakowy. Na 20 hektarach dali chłopu 11 tysięcy do rzeczy. A czarno zgłosił buraki i
Ziemniaki proszę ciebie. To są tartarze, parę tartarze. Takie pomy. Czyli to są wszystko dzik, nie? Wszystko to są te jedlice robione tego. Słowem się tam dogaduje, bierzemy następne, ale mówię, wiesz panie, panu Bradley, one tam jeszcze te kartofelki się pozasypują tego i zobaczymy na jesieni. Nie? Za dwa dni chłop dzwoni do mnie, przyjedź tam zobaczyć pan, te poredlenie, pole. Pole poredlenie, patrz. O Bradley, to wiesz, to te białe to jest poredlenie. Co dwa dni? Co dwa dni, gdzie są nasi myśliwi? Przy dwie moi z jest polityka. Ale jak ja strzelę proszę ciebie dwa dziki na 17 w Galenach proszę ciebie. I zapiszę w książkę. Tu już się nie idzie dopchać, proszę cię, trudnie. Już wszyscy się do. No tam kurę żadnego nie ma, proszę ciebie, bo tam trzeba odjechać kawałek. Ale w Galinach i ta tyndy i w Bekach i na połapienie to jest taki zabawy dolar, że to jest żywy ogromny wszystko. I czapny, 10 hektarów kartofli, patrz jakie kartofle. W tej fali szacowane. Takie kartofle drogi. Widzisz plantację? Widzisz. To teraz masz od tyłu, od boku, tą plantację. I tu też jest bok plantacji i to od lasu. Ty zobacz jakie to są odległości z tej plantacji. Masz, zobacz. To zarząd tego nie widzi, kurwa, a pod łapki to gdzie jest? Pod łapki siedzi w Warszawie. To mam całą gospodarkę. Mówię, przyjmijcie chłopa dookoła, bo takiej krowy dojnej to wam ta krowa wam ucieknie. On wyjada wam 20-30 tysięcy rocznie. Chyba nie będą członkiem. Dostajecie kasy. Nie, bo 80 musi być. Mówię, to lepsze te warszawiaki, które siedzą, się nie pokazują w ogóle, to 300 zł wam dawno pełnożny za robotę, a tak nie tykają i są tylko statyści, albo ci to w ogóle jedno nic nie robią, nie polują, bo są stare dziady, a takie chyba nie. To mówię, on pójdzie to każdego jednego koła, to z podsuwaniem ręki, mówię, to z podsuwaniem ręki, kurde. Co on za tym pokrył ten na tę kasę? No komplet, lato, zobacz, znamy wszystkim. Jeszcze go powstrzymuję, bo on jeszcze kupi. To 20 to, tu dał na pieniądze na buraki, to na to. Mówię, że cały kogoś otrzymywał, albo to wiesz, bo to trzeba. No to nie, bo może chłopa przyjmą, no. Co? A nie, nie. No my 60-70 tysięcy w tym koło wsadził, wiesz, tak jak ja policzę. No to idzie chłopa to. Nie, już nie ma. Uchwała o ograniczeniu członków kolei jest nieprawomocna. Nie wolno czegoś takiego robić. Zarząd może nie przyjąć, natomiast nie może się tłumaczyć tym, że jest, o, podjęliśmy uchwałę 380. Nie ma tej uchwały w Olsztynie, jakby byłoby odrzucili, nikt takiej uchwały w Olsztynie nie wysłał, bo wiedzą, że nie zgodna jest z prawem. Nie ma tej żadnej uchwały. Ta uchwała figuruje tak o u nas, o tak siop. No. I mówię do Grześka, gdzie ma jaka uchwała? Co ty przecież nie ma czegoś takiego Zemek mu parę opisów, przecież ja wiem jak. Nie się wyrzucić, czy, ale w takiej sytuacji mówię, niech będzie. Nie wiem, wasza jest sprawa, nic my nie możemy wam zabronić przyjmować ludzi. To jest wasza sprawa, przyjmujecie albo nie przyjmujecie, to jest wasza sprawa, a nikt wam nic nie zrobi. Kolejny generał chyba dookoła wstąpić na nasz rękę, to też nie przyjęli. Pytanie zasadnicze, czy nas leśniczy? Na szczęście nie wybrał naszego koła. Jest jedna metoda, ale to wcześniej czy później czy dojdzie. Szkody nas muszą wykończyć, nie ma jak wykończą nas powiedzieć, bo póki jeszcze jadą na zapasie kasy, to jeszcze jadą. Przyjdzie moment, że na szkodę nie będzie kasy. Wtedy proszę cię, wszystkie szczury z tego koła uciekną. Zostanie połowa ludzi, ale będzie porządek. Zobaczysz dopiero wtedy. Obym tego doczekał. Puściłem tonu, przestałem walczyć, bo chciałem tego chłopa wciągnąć do koła, a wiesz, a że facet miał kasę, a mnie kasa jest potrzebna. Ja tego za darmo nie robiłem, to wiesz o tym doskonale. Wiesz zresztą doskonale, że ja za darmo tego nie robiłem. A żeby, proszę ciebie, to musiałem upłynął przez zarządę, tak? Musiałem się, to ktoś nie mogę jednocześnie walczyć, jednocześnie się kłaniać, no nie chodzi, no. To myślę tak, za 4 lata dokładnie będę miał 65, mówię, może 4 lata wytrzymał. Bo ja bym nie mocno się za chujnie zgodził teraz na to stosowanie, jeszcze nie na 3 obwody, no kochany, no. Ja nic innego nie robię teraz, krokiewka i miarka leży w tym, i waga w samochodzie i buty gumowe, i tylko po polach. Tylko po porach i po porach i to nie są takie, wiesz, ja bym wyciągnął wnioski, gdybym nie miał w inną pozycję, nie zależało, bym mówię, wszystko się rypło przez Jabłońskiego, bo się bo facet przyszedł i na zasadzie, że on ile chcesz, to ci dam, ale właśnie to załatwi, ty no a mnie się przelewa, aż czego ja żyję, proszę cię, z paru złotych dopłaty i ty
Najeżdżę się po całej województwie od Miedzicy, po Suwałki, po dwa dni te kursy konwoistów robię, tak mam 2-3 miesiące, nie? Także mam 1000 zł za kurs, tak nie wiem, no ale muszę chyba najeździć, na szarpać, zatłumaczyć tym ludziom, kurwa, no, całymi dniami, nie?